Witam serdecznie, widzę strony Zakon Świtu. Byli to kolejny odcineczek z moddzika, z Farlona o nazwie Tchuk Challenge, wyzwanie zbirów. Tutaj Sandor czeka na tego questa, ale na razie musi poczekać kolegę, ponieważ tutaj no, widzieliście silny typ. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, wejdźcie na kanał, zasubskrybujcie mnie, to mi da większą motywację oczywiście. No bo zauważyłem, że statystyki pokazują, że ponad 70% oglądających ten kanał nie subskrybuje mnie, a to daje dużą motywację, także zachęcam was do subskrypcji i co, przechodzimy do tematu odcinka. Z góry dzięki. Tak samo odwinniejsze jest silne, także na razie tak cienko nam idzie. Tutaj wilczek, a kurwa, to się wstanęło. I cóż, w tym odcinku po raz pierwszy pojawi się taka stawka przed materiałem. Będziecie już ją mieć, tam miałem parę sekund. Także wam zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. To daje większą motywację oczywiście do działania. Także przechodzimy do północnych gór wietrznych. Jestem ciekawy, czy jakieś przejście w ogóle tutaj. Bo może być problem z naszymi orkami majorkami. Welcome to the Northern Windwall Mountains, land of the House. Siema, Stefan. I'm looking for Marsha, the emissary of the order. Marsha is in Stonewall Castle with our sovereign Lord Janine. Follow the path beyond this gate to the south. Stonewall is not far. Zobacz jakiś Stefan. Muszę się napić, kurde. Suszy. Greeting. Greetings, friends. Jeśli nie ma takiego przejścia dla orków, no to trzeba będzie kurczę jakoś się ratować i trzeba będzie... Odsłonimy może mapę od razu. Zobaczmy, jak tutaj Farlon zrobił. No to właśnie orkowie zamiast oczywiście elfów. I nie ma przejścia, tak myślałem. Także tutaj trzeba będzie ominąć tych strażników naszą armią. Trzeba będzie poświęcić pewnie jednego lub dwóch. Tak samo trzeba będzie to robić. Nie wiem, czy oni się w ogóle odnawiają, także trzeba będzie na niego uważać. I tutaj, żeby przejść, będzie najgorzej oczywiście naszą armią orków. Tutaj trzeba też przejść orkami, żeby tutaj wybić kolegów. Mam jakieś potężne żuczki. O, będzie klopsik. Miałem zacząć od Wiedźmina, ale stwierdziłem, że... Spellforsik to Spellforsik, wiadomo. Chyba. Będzie kascenka z Mercium oraz z Lordem... Alitów. Are you Marsha? Marsha. The order sent me. Are you here to reinforce us? At last. Where are your troops? You misunderstand. I have not come as reinforcement. You are a rune warrior, aren't you? Come with me to Lord Jonir. He will describe the situation to you. Wait. Lord Jonir. The order sent us a rune warrior. Then welcome to our ranks, friend. Friend. This is our situation. For days, Castle Stonewall has been under attack by undead armies from the south. Our dwarf guard has abandoned us. We are at the end of our strength. After our last action, General Guntar expects the next attack wave from Guntar. Any time. We only have a handful of men left. Our long-distance fighters are already totally decimated. Near the city, there is a monument of the elves. Please help us, Rune Warrior. Jaki monument elfów? To jest monument orków, kurwa! This is the only way the next invasion can be repulsed. To być monument i teraz głosem Iwony. Orków. Position them on the walls. Together with our men, they could fend off the undead. No dobra. If I have to hold off a whole army, I will need iron.
I can only give you very little. Akurat się tylko sprzeda drewno. No ale to mniejsza. They haven't brought their loot very far, however. Look for a cart full of iron in their camps. You can stock up your supplies there. And now go. Act quickly. The attack will soon begin. No dobra, już lecę. To kurde, koledzy, ja nie mam armii elfów, tylko orków. Kurwa, tutaj Farlon podmienia do rzeczy. Przyspieszymy do piąteczki na razie. Dostałem co? Dzisiaj dostałem jakieś plany. Orku poziom 6 zyskałem od razu. Dobra. Orki majorki na poziomie 6. Spoko. Zyskałem też plany. Średnie kwatera. To średnie kwatery mam już. Może to po prostu zyskałem, bo jakby ktoś nie znalazł w dzikiej przełęczy. Może to Farlon zrobił. Tutaj aktywujemy orków. Yes. Ja lecę tutaj atakować tych olbrzymich żuki tkalne. Znaczy nasz awatar to powinien poradzić chyba. Tutaj mamy pierwszego takiego bosika jakby. Mi Anegelisting. I on będzie miał oczywiście kamień duszy. Które są oczywiście bardzo, bardzo wartościowe. Biorko i mogą zbierać żelazo, ale bez sensu zbierać, nie? I'm tired. Jest zmęczony kolego? Jak to? Aura siły. Lodowy kosur w dłoni. I lecimy. Mieliśmy to mrażać. Mamy akurat 9% 1. 9,1% szansy na zamrożenie. Sam wybuch lodu. Tutaj zrobimy moje kwatery póki co. I się gdzieś zrobi. To jest uderzenie lodu właśnie. Dobra, teraz tak, czekamy na drewno na średnie kwatery. One kosztowały chyba 250 ogólnie, a te są warte 200. Chyba, że mi się to gdzieś... Chyba, że ja się mylę. Chyba, że pójdziemy po średnie kwatery właśnie. Żeby mieć jak najwięcej robotników. Tutaj chyba ci się nie tworzą się, ale nie wiem czy tutaj Farlon coś pozmieniał z tymi obozami, mam nadzieję, że nie. To by mogli nas atakować nawet. Może być lekką lipą, nie? Pięknie. Mamy takie rzeczy, tu mamy takie. Tutaj coś się zmieniło w obozie? Nic. Bez zmian. No to ja sobie pojadę tutaj w takim razie. Jedną chatę do rejmistrza, po to póki co zrobimy. Piękna muzyczka, piękna. I tutaj pasuje żarełko odbierać powoli. Akurat fajnie, że tutaj są dodane ryby właśnie przez twórców gry. Tutaj widzę, że tutaj Farlon trochę jagódek pousuwał, bo sobie tutaj jedną gałązkę tych jagód. Jak może dla klimatu. W ogóle tej leny nie ma, chyba powinna być lena. Nie ma jej. Dobra, tak, chatę rybacką na razie poproszę. Tutaj poproszę też chatę myśliwską wybudować. Powinni raczej łapać. Ale właśnie, że worków i troli nie pokazuje tego kółka, od kiedy właśnie łapie zasięg. Tutaj też poproszę oczywiście zagrody dzików jedną. I tutaj chatę zbrojmistrza.
Oczywiście są na szczęście daleko nasi sojusznicy od orków. If you say so. Tak. Już jednego zabijmy Elbira. Oni przeważnie mieli chyba defensywny spawn. Poziom 6, poziom 4. Te myszkiety mrozu niestety. Jak ci tutaj ruszą, mogą zginąć oczywiście. Co mogę przejść tutaj jeszcze? Nie, dobra, czekajcie. Zrobimy w 5. Czy do drewna poproszę. Tu już sporo wycięli tych drzew. Pasowałoby więcej oczywiście drewna. Nie, stąd. Tak, żeby ci nie zeszli z góry. Czy z góry, z zamku, nie? What? Kogo się obroni przed świętością? Ja daję na poziomie 6. Czyli z aurą siły 7 na 15, także nie tak mało, nie? Ostro walają naszych zbirów. Szybko nie przedrzemy się. Soon it will be time. The scouts have returned. Their army is assembling. Kurwa, że atakują. Stefan, ale armii nie mam. Jest parę lenale. Ale. Na razie nie będziemy zbierać. No kurde, załatwili zbirów. Będą musi być naszych zbirów tutaj więcej, bo tak to kurde nie przedrzemy się. To jest obóz nawet. Bez aury siły 6 na 12. A HP 81. Niby spoko, nie? Serio? Blasted worship is a made in us. Oho. Pierwsza fala ruszyła już. To niby słabsze, no ale. Podwory mylą, nie? Walczcie. I can already hear them. They are close by. Co tam dzieje, gościu? Dalej goni naszych? Nie wiem, nie widzę go. On tak, kamień dłuższy, anglisza i miecz dwuręczny. A mam nadzieję, że dobrze przejdzie, koledzy. Może ci tutaj nie ruszyli mrozu. No to masa krycznie silni. Jest żelazo, nie, po to żelazo orkom, birom, ale dobra.
22. Lecimy. Jakoś przejść, kurde, teraz. Oh my god. Mój drugi fali już chyba nie przeżyją. Ledwo, o kurde. Z pierwszą mam problemy. Problemy Neymana. On my command. Run! Follow me. Now. Nie jestem pewien, który mają poziom w ogóle ci nasi sojusznicy. Quickly now. To adventure. Na razie tam się biją, tak że możemy pójść tutaj może. By nie dodają tak dużo obrażeń. Bierzemy kolejne żelazo. Dobra, kolejny XP, kolejne oczywiście żelazo. Wiesz, tutaj mają właśnie zwiedowców. Jak gadaliśmy z Drakenem u mnie na Discordzie. Czemu właśnie tych zwiedowców nie używałem jako dystansowych wojowników? Czy no, jako strzelców? Mogliby, nie? Spokojnie. Zerwaliśmy obóz. Lecimy w tą stronę. Gather new strength. They will soon be back. There they are again. Hold on. Już. O, w dupę. Teraz musimy jakoś przejść naszymi orkami. No to już nie przeżyją tego ataku. Ale lipa. Jest tu orków. Na pierdziel. Jeszcze pewnie ci mroz zafiedz atakują. Chcę zapisać kurwa w razie W. Nie. Chyba teraz musimy. Teraz musimy to wykorzystać, żeby tutaj szybko podejść. Armią. Bijemy się tutaj. Gdzie uleczymy ewentualnie niektórych. I orku wycofamy. Troszeczkę tam dalej. Sojuszniku ulepszymy. Ale że ten kapitan tutaj żyje. Nie wiem, czy się właśnie oni odnawiają, czy nie. Wycofałem troszeczkę moich orków. Ty tak. Trzeba większy oddział zrobić przede wszystkim. Ale kurwa lipa. Czy jak przyjdzie trzeci atak czy coś, to w ogóle będzie problem. Udowiedzieli, że przeżyli. Wycofamy troszeczkę ich. Mogą tutaj pójdą te pająki póki co. I więcej nic nie ma. Patrz, tu się nagle pojawił ten do tworzenia. Ciekawe. Tutaj się atakują.
atak leci oprawców. Ja to po to, że tutaj armia właśnie. Aha, tu już lecą. Szybko, szybko, szybko. Zniszczona. Mogę tego nie przeleć tutaj, kurde. Straszna lipa. Oj, straszna, straszna. O, wszyscy mi orkowie padli. Może za bardzo w przyspieszonym czasie grałem. Jeszcze tutaj rozwalam ich. Tu patrz, się jej zostało. Nie mają szans. Masakra. Czyli kapłanów zginęło im sporo. Sakra, może za bardzo w przyspieszonym czasie grałem. Fuck. Rune warriors, stand by me. Shit. Już mają szansę jakąś tam, ale kurczę, no może być lipa. Ale żeby ten przeżył tutaj generał. Już większość tych halickich właśnie zginęło. Bitwa kamienny zamek. Odpowiedź wieńców. Marsja. To the counterattack. Drive them back to the portal. Archer. Dobra, jak się udało. Chciałem, żeby jej gorzej. Tutaj tak właśnie bywało, że oni zginęli. I zostawimy na tych zbirów. Oni muszą zginąć. Na przykład biegli przez tamtą stronę. Tutaj praktycznie był tak, jeden porucznik, jeden sierżant, uzdrowiciel, no i tutaj generał ten. Masakra. No ale lepiej się tego by nie dało ogarnąć. Chyba. Koledzy sk- Ej, co wy robicie? Kurwa! Tutaj atakować. Biednych strażników atakują, kurde, i teraz jeszcze nie wiem, czy się będą w ogóle oni tworzyć. Tutaj wyłączymy monument. Będziemy tego korzystać. Możemy sobie podpierać parę przedmiotów jeszcze z przeciwników. Jeszcze jakieś pajączki. To pajączki chyba się zawsze tworzyły swoją drogą.
Watcha. Dobra, mam poziom 12 już, także mogę mieć magię na poziomie 6. Zrobimy też zdrowie, no to co się da wszystko na poziom 6. Ale co mam, zwiększymy i mądrość. Lepsza tarcza. Szaty nie mam jeszcze lepszej, ale mogę mieć lepszą już tutaj maskę. A, kurwa, nie trzeba. Ale zile bałem. Trzeba będą nosić drewno wszyscy tam. XT. Ty koledzy przeszli jakoś. Yes, sir. I smell blood. Dobra, lecimy dalej. Enemies beware. Czekajcie, to ja muszę kordę jednak monument aktywować jeszcze raz. Po czym go wyłączałem. Zdarzyła się, będą atakować wszystko takich robotników, którzy noszą drewno jeszcze. A lipa. Zamek. Orkid, majorki. Na razie nic się nie aktywuje, żadne drewienko nie rośnie, no. No, także na razie lipa z drewnem. Znaczy bardziej z drzewami, prawda? Przeżurk? Ciekawe. Tutaj można by zrobić taki lekki oddział, żeby to zniszczyć. Także tutaj byśmy podeszli. Nie tutaj. Tutaj ten amunment. I kolego, będziesz tutaj. Przed tutaj, o. Ci tutaj. Zbierają tylko przedmioty. Jest cień, fala szoku ma. Chyba. Albo może się odnowili? Nie wiem. Zadałem tego, naszym orkom tyle mało obrażeń, to muszą być bardzo mały poziom w takim bądź razie.
As you command. They're serious. Take cover! Lecimy, lecimy. Cienia zaraźcie. Załatwili go. Takim utrudnieniem, ale załatwili. Jest pierścień cienia. Mamy to. Większy gites. O, to jakiś sierżan atakuje. A do boju! A, tu kolegów zapomniałem. Ajajaj. Na raz. A w sumie jesteśmy tutaj. Aha, dobra, załatwili ich. Dobra. Dobrze. Tu nawet poradzili nasi Birowie. A to ja bym poczekał jeszcze z tymi orkami, bo szedł z tymi elitami. No tutaj mamy wyczyszczone. Jeśli orkami w kolejnym odcinku w tej, w tą stronę. Idzie jakiś większy oddział. Piąty. Coś mu cienko idzie, nie? Tutaj mam poziom szósty, nie? Wilczka. Założymy. Drewna brakuje? To basowe uzdrowienie by się przydało, lepszy poziom. Mam teraz czarnego wilka. Sobie tych orków weźmiemy już. W to miejsce podejdziemy. Cóż, udało się mniej więcej tutaj opanować sytuację. Może tutaj ponieść trochę wielkie straty Halicyna, ale to przynajmniej przeżył generał i tych dwóch ziomeczków. Tak, to tyle z mojej strony. Dziękuję wam za oglądanie. I cóż, widzimy się w kolejnym odcineczku. Także na razie, dzięki.